Dla niektórych błazen i idiota, który uwielbia robić z siebie pośmiewisko. Dla drugich geniusz komedii, który obnażył więcej prawd o nas samych, o naszym społeczeństwie, o naszych uprzedzeniach, niż nie jeden filozof chciałby, marzyłby przez setki lat. Mówię oczywiście o Saszy Baronie Cohenie, który na rynek filmowy wpłynął z genialnym Boratem 14 lat temu, a teraz powrócił z sequelem. Z sequelem, który ma bardzo długi tytuł, na szczęście po polsku nazywa się Borat 2 albo Borat Film 2. I czy ten film będzie równie kultowy jak część pierwsza? Czy równie pokaże Amerykanom bardzo odbicie w lustrze i sprawi, że zastanowią się nad sobą? Czy niestety jest to taki chwyt na kasę tylko po to, by szybko przed wyborami nabić sobie troszeczkę pieniążków? Chodźcie, opowiem wam o tym i powiem jako ogromny, ogromny fan zarówno Cohena, jak i pierwszego Borata. As the president said yesterday, we're ready for anything. Michael Penis, I brought the girl for you. Jak widzicie, nie jestem w studio, ponieważ jestem po festiwalu komiksu w Poznaniu, więc szybciutko usiadłem, znalazłem miejsce, gdzie jest w miarę cicho i w miarę jasno, żeby wam nagrać tę recenzję, żebyście jeszcze dzisiaj mogli ją dostać. To nagrywam w hotelu Nowotel w Poznaniu. Udało nam się ukryć dzięki temu. Oczywiście zachowujemy wszystkie zasady. Mam maseczkę ze sobą na wszelki wypadek, jak tylko wstanę i wyruszę stąd. Dezynfekcja full. Ale Borat dla mnie, z pierwszy film, to jest klasyka. To jest klasyka, która nie dlatego, że są tu elementy paradokumentalne, że część tych ludzi, która reaguje tak, jak naprawdę reagowałaby, nie wiedząc o tym, że to jest film, że tylko część tych ludzi naprawdę obnaża, że czasami pod liberalnym, dobrym człowiekiem, który mówi tak, szanuje wszystkie kultury, jest tak dużo hipokryzji i ściemniania, ale tam było tak dużo scen, które po dziś dzień dla mnie definiują Amerykę, definiują nas jako społeczeństwo, nie tylko Amerykę, ale jest ta cudowna scena, gdzie przebrany za kowboja Borat wbija na rodeo i zaczyna śpiewać coś w stylu hymnu, ten hymn mu nie wychodzi, ale ta cała publiczność reaguje na niego i on zaczyna wykrzykiwać: wspieramy wojnę z terroryzmem, tak, wspieramy jedną, drugą, i coraz bardziej obrzydliwe rzeczy, wspieramy to, że George Bush będzie pił krew zamordowanych Irakijczyków, i wszyscy wiwatują. Ten moment, kiedy nasze społeczeństwo się nakręca na jakąś ideę i jako tłum potrafimy ruszyć i być totalnymi, bezmózgimi debilami, którzy tylko polecą za tym, co powiedział im ich prezes, ich szef, ich król, ich Bóg, to jest przerażające. Dlatego właśnie Borat ma ten element, nie tylko śmiejemy się z tego, haha, ty mówisz, że jesteś wychowany, a tak naprawdę przychodzi facet, mówi ci, kobiety nie mają mózgów, i zamiast mu powiedzieć spierdalaj, to ty uśmiechasz się do niego dalej, to jest jeden element, ale ten drugi, znacznie dla mnie ciekawszy, był właśnie obnażenie tej łatwości manipulacji tłumem, tej łatwości pójściem za liderem gdziekolwiek i tej łatwości obnażeniem się przed tym obcym, ponieważ ten obcy nie ma filtra, to my też nie będziemy mieli filtra. To, co dla wielu, to będzie niepoprawność polityczna. Ale dostajemy, 14 lat minęło, dostajemy drugi film. Jak to zrobił Sacha Baron Cohen? Obawiałem się, że to będzie po prostu sequel, prawda? Że wciąż mamy hitowego super dziennikarza z Kazachstanu, który przyjeżdża i próbujemy robić to samo. Obawiałem, że będzie odgrzewany kotlet, ale Baron Cohen od początku pokazuje, że rozumie, że czegoś takiego nie wolno robić. Po pierwsze, daje fabularny pseudo powód, żeby było inaczej, czyli dodaje postać swojej córki, którą oczywiście gardzi, ponieważ jest kobietą. Dodaje także oczywiście to, że jest w Kazachstanie znienawidzony, ponieważ zniszczył obraz Kazachstanu, i w Stanach jest rozpoznawany. To jest świetna rzecz, że on od razu pokazuje: jestem w Stanach i wszyscy wiedzą, kim jest Borat. Są przebrania za Borata, jak chcesz pójść do sklepu halloweenowego, więc on nie może powtórzyć tego samego chwytu. Tutaj zaczyna się to robić coś innego. Jego celem, jego misją jest dać prezent Mike'owi Pence'owi. Tym prezentem ma być szympans.
który jest genialnym aktorem, cholera wie tak naprawdę, naukowcem, aktorem Kazachstanu i to ma być wielki prezent od Kazachstanu do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście po drodze nic mu tam nie wychodzi, pojawia się jego córka i jego córka ma być kolejną nałożnicą Mike'a Pence'a, czy też tam kogoś ważnego z Republikanów, więc celem jest po pierwsze przerobić dziewczynę z Kazachstanu na amerykańską Dream Girl, a po drugie przebić się jakoś do Republikanów, by dać im ten prezent. Zatem dostajemy coś innego i na szczęście nie mamy powtarzania tego, że Borat idzie do sklepu i pyta, a ile kosztuje ten ser, a ile kosztuje ten ser, a ile kosztuje ten ser. Znakomita scena, która w usuniętych scenach chyba 5 minut, gdzie on calutki rząd po rzędzie idzie i pyta o cenę każdej kolejnej rzeczy. Nie dostajemy tego, więc humor jest tutaj inaczej budowany. Dużo częściej są to obrzydliwości dotyczące uprzedzeń wobec kobiet, ocen kobiet, tego jak wychowywane są kobiety, że nie mają prawa głosu, nie mają prawa głosu jeździć autem i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc, dostajemy dzięki temu nowe żarty, nowe obrzydliwe sceny, dostajemy wywiady z osobami, które zgodziły się na to, żeby być tak zwanymi sugar mamas czy coś, nie sugar mamas, tak po prostu utrzymankami, nie oszukujmy się, dziwkami, które mają genialny profil na Instagramie, mnóstwo followerów, oczywiście ubierają to w ładne słowa, ale nie mają żadnego problemu z tym, że sprzedają się, żeby znaleźć sobie bogatego faceta, który będzie je utrzymywał, a z drugiej strony mamy kobiety bardziej w cudzysłowie wyzwolone, więc Borat nie jest tutaj tylko taki, wezmę te republikańskie kobiety, które boją się seksu i będę się z nich śmiał. Wręcz przeciwnie. Tutaj jest jedna z rzeczy, która jest ciekawa, to wrzuca tą swoją córkę. Swoją drogą aktorka debiutuje i ciężko ma zadanie, bo musi utrzymać kroku Saszy Baronowi, Cohenowi i to jest naprawdę trudne zadanie. Czasami to jej nie wychodzi, ale ogólnie wypada świetnie. Ale wrzucają ją do tego pomieszczenia z kobietami republikankami i nie śmieją się z republikanek. To jest cudowne, że nie śmieją się tutaj z republikanek, bo nagle zostają one niejako zderzone z dziwacznymi teoriami tej naszej dziewczynki, tej Tutar. I ona jest w pewnym sensie obrzydliwa, próbuje być obrzydliwa, ale ich reakcja nie jest taka, jakby się każdy spodziewał od konserwatywnych kobiet. Więc tutaj nagle jest dużo więcej niuansów w analizie naszego społeczeństwa, bo nazwijmy to zachodniego społeczeństwa, niż mogłoby się wydawać. Potem dostajemy oczywiście trochę więcej polityki, dostajemy COVID swoją drogą. Sądząc po tym, jakie tu są sceny kręcone. Mamy sceny w izolacji, mamy sceny, gdzie ludzie na ulicach po prostu noszą maski, to są, wiecie, no, gapie zwykli, albo jakieś zwykli przechodnie. To ten film musiał być skończony kręcić 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, jakoś tak, więc on jest bardzo aktualny. To jest jego plus, ponieważ naprawdę czujemy to, że gadamy o sytuacji, która dotyczy nas teraz. Minus jest taki, że może nie być tak bardzo ponadczasowy. Za 5, za 10 lat prawdopodobnie nie będziemy go wspominać tak, jak ja przynajmniej wspominam pierwszego Borata i jego zderzanie się z amerykańską rzeczywistością i obnażanie głupotek nas samych. I to jest chyba najpiękniejsza rzecz. I feel bad because I was the one who put the baby in her. Did you ever put one in your daughter? Wszystkie media oczywiście koncentrują się, że przypadkiem, może celowo, cholera wie, że Baron Cohen wbił się w współczesną politykę tak bardzo, ponieważ udało mu się zdobyć wywiad z Rudym Giulianim i doprowadził do tego, że Rudy Giuliani był złapany w bardzo niedwuznacznej scenie z tą młodą dziennikarką, która przynajmniej wedle brata ma 15 lat, powiedzmy nawet, że ma 18, ale 70-letni facet, który zaprasza dziewczynę, która robi z nim wywiad do swojego pokoju hotelowego, potem jest złapany z... wygląda to jak z łapami w swoich majtach i praktycznie klepiący ją prawie, on tak klepie ją zaraz nad tyłkiem. To są jedne z najcięższych scen do obejrzenia, ponieważ ty wiesz, że to będzie obrzydliwe i to jest obrzydliwe. I to jest bardzo niekomfortowe, że oglądasz właśnie polityków zakojowujących się w tak trybalny, tak wykorzystujący sytuację sposób. Że ten 70-kilkuletni facet, gdy masz szansę podotykać sobie białą, małą, młodziutką, piękną kobietę, od razu z niej korzysta i oczywiście robi to delikatnie. Najpierw milion komplementów, a potem jestem w pokoju i tak dalej. I na szczęście wpada Borat i przerywa nam troszeczkę ten festiwal cringe'u, ale cringe'u takiego, który strasznie boli, bo myśli sobie, kurwa, ten facet był mistrzem Nowego Jorku, był kilkukrotnym kandydatem na prezydenta, jest oficjalnym jakimś tam prywatnym detektywem dla Donalda Trumpa, więc to jest cholernie ważna osoba, która tak jest obrzydliwa jednocześnie. I to jest tak okurna. I plus ten film ma jeszcze zakończenie. To nie będę całego zakończenia spoilował, ale ma zakończenie, w którym oczywiście nasz
kochany Sacha Baron Cohen, czyli Borat, uczy się czegoś, prawda? On w każdym filmie się czegoś uczy, więc to jest normalne. Ale on tutaj się czegoś uczy i ma, i uczy się, że nie powinien traktować swojej córki jako prezentu na seksualizację kogoś tam. Więc mówi, ty zostań, ja wracam do Kazachstanu. I w tym momencie ona mówi rzecz, która nie, może nie boleć bardziej w naszym polskim cudownym systemie, bo w tym momencie ona mówi, że to czy zostanie i wróci, czy wróci do Kazachstanu i umrze tam, czy zostanie w Stanach Zjednoczonych i będzie rozwijać swoją wolność, to jest jej wybór. I gdy to słyszysz, a to oglądałem w piątek w nocy, to te słowa wybrzmiały mi tak mocno w głowie, gdzie ona sama mówi, to jest mój wybór, czy ja chcę zginąć w gułagu, czy chcę przeżyć i uciekać sobie od tych problemów Kazachstanu w Ameryce. Mocne słowa i ten element trochę, umiejętność Saszy Cohena, że on wziął element, powiedzmy, feminizmu trochę, ale zamiast opowiadać go z perspektywy Borata, tak jak w pierwszej części, on wrzucił kobietę i kobietę konfrontuje z innymi kobietami, z innymi ludźmi, z innymi mężczyznami, kontra ze sobą w pewnym sensie, dzięki czemu nie robi tego tak zwanego mansplainingu, nie tłumaczy tego po swojemu, ale pozwala wybrzmiewać głosom aktorek, polityków, zwykłych kobiet, jakichś tam. I to jest takie cudowne, ponieważ mamy to zderzenie różnych perspektyw, ale daje ci ono znakomity wgląd. Ten moment hipokryzji, ten moment obłudy, ale jednocześnie ten moment takiego odświeżenia, spojrzenia na świat innymi oczyma. Swoją drogą, na końcu dostajemy jeszcze jeden twist, jeżeli chodzi o samą fabułę. I ten twist jest dla mnie znakomity, jest nawiązaniem do Podejrzanych. I w tym momencie nagle dostajemy przepiękny twist, który jest mega komentarzem na amerykańską politykę i przy okazji na pewne teorie i spiskowe. I ja muszę powiedzieć, zacząłem bić brawo, bo ja nie wiem, która była w nocy, ale gdy do tego twistu doszło, powiedziałem, nie spodziewałem się, kompletnie się nie spodziewałem. Jest to bardzo pomysłowe, jest to bardzo śmieszne jednocześnie, bo obraca na głowie teorie spiskowe, jednocześnie bawiąc się samą teorią spiskową i dodatkowo jeszcze biorąc elementy prawdziwej amerykańskiej historii i tam politycznych zagrywek. Brawo dla Cohena, to jest ogromna robota. To nie będzie dla mnie tak klasyczny film jak pierwszy Borat, ale zważywszy na to, jak ogromnie się bałem, że nie udźwignie ciężaru oryginału i że po prostu będzie popłuczynami albo powtórką z rozrywki, gdzie każdy z nas będzie czuł się Jezus Maria, ile można, no to jest dobrze. Mamy film momenty, gdzie trochę zwalnia, gdzie trochę czujemy, ok, już widzieliśmy tego typu rzeczy, ale szczególnie ostatnia część filmu, ostatnie 30 minut jest naprawdę mocnym kopnięciem cię w jaja i trzeba mu to przyznać. Swoją drogą, kopnięcie w jaja to jest coś, co chyba byłoby najlepszą lekcją dla niejednego mężczyzny. To uważam, że to początek jakiejkolwiek rozmowy powinien się od tego zaczynać, żebyśmy my mogli troszeczkę poczuć bólu, zanim zaczniemy gadać na temat, na który nie powinniśmy się kompletnie wypowiadać. I'm here to give my daughter as a gift to someone close to the throne. Tyle z mojej strony o nowym filmie Boracie, który jest do obejrzenia na Amazon Prime, więc możecie go spokojnie sobie oglądać. Polecam, czekam na wasze zdanie. Czy dla was też jedynka była tak ważnym filmem w tym sensie, że z taką precyzją dokonała idealnej satyry na amerykańskie i ogólnie zachodnie społeczeństwo? Czy może wolicie na Bruno albo Dyktatora? Ja z Brunem mam ten problem, że czasami był dla mnie zbyt ciężki, potrzebowałem ciąć go na chwilę i robić przerwy, bo to było zdecydowanie za dużo. Chociaż walka z homofobią, która tam jest cudownie obnażona, także jest dla mnie niezwykle dobrą, genialną satyrą. Dziękuję. Tyle z hotelu. Jak widzicie, ciągle ktoś tutaj łazi. Na szczęście nikt się nie zatrzymuje i nie patrzy w kamerę i nie macha. Kulon jest pode mną, czeka sobie, a ja ruszam na pociąg, wracam do Wrocławia. Dziękuję wam za obejrzenie. Dziękuję hotelowi Nowotel za udostępnienie mi tego pięknego miejsca. Dziękuję twórcom Festiwalu Komiksowego, Sztuki Komiksowej w Poznaniu za przepiękne wczorajsze wydarzenie. Trzymajmy się tam razem, wspierajmy się w tych czasach. Starajmy się wspierać lokalne pary, które teraz mają przesrane, lokalne inicjatywy kulturalne, gdzie na przykład no po prostu ludzie umierają z braku pracy, nie umierają dosłownie i nie traktujmy siebie jak bandy idiotów i powtarzając bzdury o tym, że to wszystko jest hoax, to wszystko jest nieprawda, a tak naprawdę chodzi tylko o grypkę. Trzymajmy się razem, nie bądźmy debilami, nie sprawmy, byśmy to my byli tymi idiotami, którzy zderzeni są z Boratem. Tyle z mojej strony, widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!